Udało mi się zagrać 6 dni przed premierą w grę Zelda Echoes of Wisdom. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wow. I chciałem podziękować sponsorom, którzy użyczyli mi kodu. Znaczy nie wiem kto to w sumie, bo to ktoś tam seedował, nie? Ale wiecie, że był przeciek? Jak każda gra Nintendo ostatnimi czasy, wyciekły gry. Więc oczywiście, że tego nie zrobiłem, bo to nielegalne. Nie zagrałbym w tą grę. No co wy? Bardzo źle. Policja z nich chuja warta. Zero hype'u z mojej strony. Wręcz przeciwnie. Hejterem jestem tej gry. Zobaczyłem trailer, odgrzewany kotlet, Link's Awakening, nowa Zelda. Można poznać prawdę o kotletach jagnięcych. Fajnie, że gramy Zeldą, ale spodziewałem się czegoś więcej, a nie jakiegoś odgrzewanego kotleta spin-offu. Nie czekałem w ogóle. Jeżeli chodzi o 2D top-down, takie gry platformowe, to moje nadzieje były skierowane w stronę, jak to się mówi, Plucky Squire? Plucky Squire? Tak to się wymawia? Będę tak mówił, mam nadzieję, że dobrze. Once more, thanks to the Plucky Squire. No bo gra, która jest książką, a my możemy wyskoczyć z tej księgi w trójwymiarowym świecie, wziąć jakiś przedmiot i wstawić go z powrotem do świata baśni. Genialny pomysł. Genialny. I ten wygląd, ta estetyka, wow. Nowa maskotka, bym powiedział. To musi być dobre, a nie ten odgrzewany kotlet od Nintendo. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Różni są ludzie, więc chciałbym także, żeby prócz oglądnięcia dajcie swoje spostrzeżenia, to będzie najlepsze dla was. Dzięki. Nintendo mnie trochę wkurza. Ja mam takie mieszane uczucia. Dla mnie Nintendo to jest jak taki koleś, którego znacie gdzieś tam w życiu, który gdzieś tam usłyszeliście, że może bije swoją żonę. Nie, znowu o biciu żony. Jest chuliganem i z kimś gdzieś tam się bił i nie powinienem się z nim kolegować. Ale jak tylko pójdziecie z nim na piwa, bo go gdzieś spotkacie w barze, to mówicie, ty, no koleś jest po prostu przezabawny i zajebiście się z nim pije to piwko. I to jest właśnie Nintendo, bo słyszę, że pozywają tutaj ludzi za ściąganie nielegalnie gier z internetu albo jakieś tam romy, ten... Nie wiem, o co chodzi. Daddy, chill. Czy okropny krok, który po prostu może zniszczyć niemalże całą w ogóle strukturę świata. Mówię tutaj o tym, że pozwali PAL World i nie pozwali go od wygląd tych potworków, tylko został pozew zrobiony o mechanikę rzutu kulką. Wprowadzili nowy patent i patent ten tyczy się każdej mechaniki, w której rzucamy obiektem i jest jakiś efekt, jeżeli obiekt jest okrągły, jest efekt na tej postaci, na którą trafimy. To znaczy, że rzuty granatą też się pod to podpisują. Fuck. Bardzo to jest niebezpieczne, bo jeżeli możemy mieć prawa autorskie na mechanikach w grach, to znaczy, że no nie wiem, From Software na przykład na Bonfire'ze zrobi i nie można tego kopiować, co spowoduje, że kreatywność zostanie w jakiś sposób zabita. Niebezpieczna sprawa tak w ogóle. Ja sam się trochę Nintendo boję, bo oni są tacy nieprzewidywalni, agresywni, nie do końca ich lubię. I no, zrobili grę, włączyłem i no co, no zajebista. Mega dobra gra, ja. Wow! Wow! Oczywiście Nintendo musi mi udowodnić, że się mylę i swoją kompetencją w tworzeniu grach udowadniają mi, że są naprawdę, naprawdę dobrzy w robieniu świetnych gameplayowych gier. What? Hold up, wait a minute. Wow. Pojawił się również God of War, Ragnarok na komputer. Też zacząłem sobie tak powolutku pogrywać. Będzie pewnie na kanale, na filmiku Grasz czy lecisz w Uja, gdzie rozmawiam o tym, co przechodziłem i tak dalej. No i włączyłem tego God of War'a i dosłownie przez pierwszą godzinę zagrałem sekund tylko kilka. Gdzieś tam quick time evencik, gdzieś tam może jednego potworka zabiłem i to w sumie tyle. Ale już dwa razy się popłakałem, bo historia wzruszająca. Wilk umarł. God damn it. Słowna. W Zeldzie też jest historia, ale trwa jakieś
minutę 20 sekund i już gramy. Jest taki piękny moment, gra się zaczyna, wiecie, wszystko się rozwala, no i Zelda wychodzi na powierzchnię i widzi taki piękny widok, który po prostu wygląda jak z Playaka jedynki. Hyrule is a land of plentiful abundance. Naprawdę, ja nie żartuję teraz, nie? Jak spojrzycie na tą bitmapę, która jest tam w tle, to ona wygląda jak w Silent Hillu, nie? To nie wygląda jak świat, tylko to wygląda jak taka wielka, wielka tapeta w Truman Show, która, no wiecie, barierę do zobaczyłem świata. I to jest ten moment, w którym ja powinienem się odkleić od gry, zacząć narzekać, co to jest bez sensu, ale nie, piękny zabieg. Z lewej strony ekranu widzimy taką zamkniętą jaskinię, którą można otworzyć bombą. Moja pierwsza myśl, zamiast się użalać i tutaj myśleć, o, co to za grafika, to ja myślę, nie mogę się doczekać, aż rozwalę bombą tą jaskinię. Wciągnięty jestem w sekundę. W sekundę. Oh God, it's so good. Całej tej sytuacji towarzyszy niesamowicie piękna i symfoniczna muzyka. No, sprzedali mnie, kupili mnie, czy jak się tam mówi. Porwali mnie do innego świata w parę sekund, dosłownie w parę sekund. Tak dobry Nintendo jest właśnie w te klocki. Może jest dobra. W czym? W swoje klocki. Na pierwszy rzut oka to właśnie Plucky Squire wygląda na ciekawą, kreatywną grę, która nas porwie na wiele godzin, a jest dokładnie odwrotnie. Nie wspominając już o God of War, bo to właśnie on powinien mnie wciągnąć, a nie jakaś gra, która wygląda jak dla pięciolatków. Plucky Squire na pierwszy rzut oka wygląda na grę kreatywną, a tak naprawdę jest prostą liniową, krótką, prostą liniową. Myślę, że porównałbym ją do czegoś takiego jak Little Nightmares. Coś w tę mańkę. Zelda z drugiej strony jest powiewem świeżego powietrza. I choć może nie wygląda na to, w ogóle to nie wygląda jakby miało być coś ciekawego, no bo przecież ona wygląda jak Link's Awakening, dokładnie ten sam silnik. Straszny recykling, nienawidzę recyklingu. Gra ta ma być taka przyjazna i mamy się czuć jak w starym, dobrym świecie z, no wiecie, z Zeldy, nie? Jesteśmy w Hyrule, nic nowego. Natomiast całą swoją energię poświęca nowym mechanikom i ciekawym, kreatywnym rozwiązaniom. Plucky Squire robi dokładnie odwrotnie. Wymyślmy ciekawy świat, fajny ten gimmick, nie, że jest 2D, że jest 3D, ale prawda jest taka, że sama mechanika rozgrywki jest z Super Nintendo. Ta gra jest stara, przestarzała i nieciekawa. That should do nicely. Natomiast chciałem pochwalić, że jest mechanika z Baba Is You, gdzie to możemy układać słowa, które robią różne efekty, na przykład, nie wiem, jest napisane, że brama jest zamknięta, zmieniamy słowo brama na banan i banan jest zamknięty i znika brama. To jest fajne, ale jest ukradzione i to nie jest ich oryginalny pomysł. Cała ta gra jest po prostu jedną wielką kradzieżą. A ja myślałem, że to właśnie Zelda będzie kradła pomysły z Link's Awakening, a tak nie jest. A sam motyw tego, że zmieniamy się z trójwymiarowej postaci w dwuwymiarową, wchodzimy do ścian, też jest kradziony, bo przecież Zelda, Link Between the Worlds, był pierwszy. Eksperyment Nintendo. Poeksperymentujmy, zrobmy nowe mechaniki, wymyślmy coś ciekawego, a to, co się spodoba, zapiszmy sobie na tablicy zielonej na przyszłość, a to, co ludziom się nie spodoba, wywalmy do śmietnika. I oni to robią w koło i w koło i w koło. Czy to mówimy o takich grach jakieś Mario Party, czy może jakieś spin-offy, nie wiem, Wario. Oni zawsze gdzieś tam eksperymentują i po prostu bardzo mądrze zbierają informacje, co się ludziom podoba, a potem po paru latach wydają tą wielką, wielką, taką flagową grę, jak na przykład, nie wiem, Breath of the Wild czy Mario Odyssey i tamte pomysły najbardziej, najcieplej przyjęte właśnie błyszczą i są na pierwszym planie. Genialne, genialne. Niektóre eksperymenty Nintendo są nietrafne, takie jak ostatnio było przecież z Księżniczką Peach. To tak sobie, nie była to zła gra, ale widać było, że po prostu bardziej zabawa tematem. Ale najdziwniejszym, a przede wszystkim mega udanym eksperymentem było Tears of Kingdom i mechanika klejenia przedmiotów, tworzenia własnych pojazdów.
i w Echoes mamy tej Zeldzie nowej, mamy dokładnie to samo. Świetny eksperyment. Gra miała być edytorem tworzenia własnych dungeonów, a la Link's Awakening, ale na którymś etapie twórcy stwierdzili, że to wcale nie sprawia radości. Robienie dungeonów jest po prostu przestarzałym rozrywką. I wpadli na ciekawy pomysł, gdzie to możemy po prostu czarować różne przedmioty, które uprzednio zebraliśmy, i tworzyć własne ścieżki i własne rozwiązania problemów, które gra stawia nam na przeszkodzie. Forge your own way forward by creating echoes to use as platforms to bridge the gaps. Niestety w sztampowym świecie tutaj nie ma nic nowego. Jest pustynia, tam Garado, jak oni tam się nazywają, nie? Mamy wodę, mamy pływanie. Wszystko już widzieliście, tutaj nie ma nic świeżego. Wszystkie sidequesty widzieliście, wiecie, przynieś mi coś i dam ci inny przedmiot. Słoiki widzieliście, że wiecie, macie słoik, którego nalewacie coś i to możecie brać ze sobą. Fiolki se po prostu można robić. To już było milion razy, już w Ocarinie było. Są minigierki, nie wiem, wyciąga jakieś tam melony. Oczywiście zbieranie serduszek, aby upgrade'ować naszą postać. Walka z bossami, ale w ogóle walka tutaj jest dziwnie rozwiązana, nie do końca mi się podoba. Bossowie dajcie pani jeszcze, ale z mobkami im to nie do końca wyszło, bo przywołujemy tak jakby pokemony do walki, przywołujemy potworki, które uprzednio łapaliśmy. Możemy też używać narzędzi takich jak kolce, czy cokolwiek se tam, no łóżkiem też możecie zaatakować. Bossowie są silni i bardzo skomplikowani i musimy, wiecie, wymieniać różne potworki, różne mechaniki, różne obiekty, żeby tych bossów pokonać, co jest bardzo, bardzo fajne. I w jakiś sposób jest to zagadka, gdzie bardzo łatwo utknąć i nie wiedzieć totalnie, o co chodzi, co mamy zrobić. Tak, walka z mobkami wygląda tak, że przywołujecie, nie wiem, kilka nietoperzy albo jakąś tam świnię i ona walczy za was, a wy w sumie patrzycie. Możemy też się zmieniać w Linka. Nie wiem po co, ale możemy. Ja bym to w ogóle wywalił, nie? Chyba za to tak bardzo kocham Nintendo. Bo widzicie, oni nie próbują stworzyć takiego środowiska albo takiej linii wydarzeń, które my powiemy, że była fajna zabawa, że fajnie się bawiłem, bo zrobiłem tą zagadkę, bo zrobiłem to. Próbują odtworzyć coś takiego jak sukces Minecrafta, gdzie to dają nam po prostu narzędzia, bardzo wiele ciekawych różnych mechanik, a to my w tej całej wolności rozgrywki stworzymy własne warunki, w których będziemy po prostu się dobrze bawić. I było to mega, mega dobrze zrobione w Breath of the Wild, gdzie mamy wielki świat do eksploracji, rób ta pan co chce ta. Ale myślę, że tu, gdzie serca zostały skradzione, no to jest Tears of Kingdoms. Nie podobał mi się ten recykling, tutaj też ten recykling mi się nie podoba. Ja jestem wielkim przeciwnikiem, ale tak jak w Tears of Kingdom, po prostu bawienie się tymi mechanikami, otwieranie nowych, to są takie rifty, nie? Jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, takie szczeliny, do których wchodzimy, i próbowanie naprawienia świata właśnie za pomocą tych wszystkich mechanik sprawia niesamowicie dużo zabawy. I to nie jest taka zabawa, która z góry została zaplanowana, typu weź ten klucz, otwórz te drzwi. To, jak weźmiesz ten klucz, jest w twoich rękach. Masz totalną wolność, jak chcesz zrobić te dungeony, jak chcesz pokonywać bossów, za pomocą których przedmiotów i jakich mechanik. To jest geniusz Nintendo, że tak naprawdę, abyśmy się dobrze bawili, jest potrzebna nam taka niezależność. Nintendo stwarza piękne środowisko, w którym to my możemy się dobrze bawić. I ja wiem, że dobra zabawa nigdy nie powinna być celem, ona powinna być efektem ubocznym ciekawego systemu. I właśnie z Zeldą dokładnie tak jest. To jest niesamowite i polecam każdemu. Jeszcze pewnie na YouTubie nie ma, ale ja bym chętnie użył muzyki z tej gry, bo jest fenomenalna. Od razu wpada w ucho i chcecie po prostu chodzić po tym świecie i słuchać pięknych melodii. Niesamowite to jest. Ale Nintendo, tak już mówię, to jest taki kolega, że fajnie się pije, fajnie się gada, a na końcu mówi: ty, zapomniałem portfela, ty, kurde, zapłacisz za tego browara? I mówisz: no ich...
Na szczęście ja nie płaciłem, no bo przecież nie grałem w tę grę, bo jeszcze nie wyszła. Ale jak ja miałbym zapłacić za to pełną cenę? No nie. Nie, moi drodzy. Gra ta nie powinna kosztować tak dużo jak właśnie Tears of Kingdom, która jest na, nie wiem, 200 godzin? Jeżeli liczyć tylko historię i to, co gra ma do zaoferowania, ale chcecie mieć swój własny fan, to pewnie możecie rozciągnąć to nawet do 1000 godzin. To jest gra bez limitów. W Echoes mapa jest ogromna, jest wypchana, ale fakt jest taki, że 20 godzin i wszystko zrobicie. Więc nie traktujcie tego wideo jak recenzji, to jest tylko taka pogaduszka o tej wolności, którego właśnie w Plucky Squire nie ma. Nie ma tam takiej wolności, my nie możemy nic zrobić oprócz tego, co gra już zadecydowała z góry za nas. Co jest smutne, bo niby gra jest taka kolorowa i kreatywna i dla młodszych właśnie po to, żeby aktywowali tam główkę i zaczęli główkę. Tam nie ma nic takiego, to jest bardzo liniowe doświadczenie. A Zelda Echoes of Wisdom to jest totalny fajerwerk wolności. Możecie robić co chcecie, kurde, niesamowite to jest. Jest to swojego rodzaju ewolucja dwuwymiarowych top-downowych gier, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Tak pomysłowego i ciekawego. Podsumowując, Zelda to jest gra, która wygląda na bezpieczną i taką klasyczną, a tak naprawdę jest pewnego rodzaju rewolucją, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Kolejny niesamowity krok Nintendo, zaskakujący, nie spodziewałem się tego i chciałem wam serdecznie polecić grę. Oczywiście w odpowiedniej cenie. Stówka, więcej nie dajcie, nie ma sensu. Zelda Echoes of Wisdom jest dowodem na to, że jeżeli gra ma dobry gameplay, to tak naprawdę nic innego nie ma znaczenia, bo to właśnie dzięki temu ciekawemu gameplayowi w tej grze poczułem się znowu jak małe dziecko. Ale wszystkie te gry mają jedną wspólną cechę. Strasznego mają kurwa menusa, nie? Bo w ogóle w God of Warze to jak wygląda, okropne menu. W Zeldzie też jest straszne, w ogóle jakieś takie minimalistyczne. Co to ma być? Gdzie się podziały świetne mena, nie? W PlayStation 2, czy kurczę, nawet na starych PC, Windows XP, tam menu to było po prostu fajerwerki i kreatywności, a teraz? Ja, wszystko wygląda tak minimalistycznie i paskudnie, nie podoba mi się. Fuj. Go ahead. Open it. If you dare. That is amazing. And you, my friend, are a true hero. To tyle, co chciałem powiedzieć. Takie szybkie wideo, co tam słychać w świecie Nintendo. Zachwycony jestem Zeldą, wracam do grania, potem jeszcze God of War. Pewnie muszę zrobić pick-up jakichś wideo, bo się nazbierało gier. A może vlog z Japonii? Napiszcie mi, co chcielibyście zobaczyć następne. Trzymajcie się, do następnego. Kocham was.